I ciekawostka z mojego ulubionego Polsatu. Proszę Państwa, są cały czas ludzie, którzy uważają Polsat za jakąś tam obiektywną stację. Ja widzę, jeżeli chodzi o Polsat, w całokształcie podawanych informacji interes PiS-u. Ja tam, jak Państwo wiecie, od jakiegoś czasu o tym mówię, bo wszyscy tylko TVN zły i tam Gazeta Wyborcza i TVP. Proszę Państwa, ten Polsat tak sobie po cichu dłubie i nieźle ludziom urabia umysły. Samym tym, że prezentuje poglądy tych z partii rządzącej. No i taki PiS na przykład nie chce ujawnić umów z Polsatem. Jak wiemy, PiS jest partią, partie są własnością państwa, podlegają kontroli tych wydatków, a PiS mówi, nie ujawnię umów z Polsatem. Nie pokażę. Nie pokażę społeczeństwu, podatnikom, ile pieniędzy, ich pieniędzy wydaliśmy na telewizję pana Żaka Zygmunta Solosza, na którego będziemy się składali podatkami, żeby mógł wybudować elektrownię atomową. I zrobią wszystko, żeby te elektrownie atomowe były, a później pan Solosz może na przykład sprzedać taką elektrownię panu Rockefellerowi. I będziemy, proszę Państwa, wtedy uzależnieni kompletnie.